Siema, siema. Update'uję się dla was po raz pierwszy od dłuższego czasu. Może nie będę dawał takiego zbliżenia na mój ryj, bo z bliska to strasznie wygląda. Jestem właśnie na treningu. Zaraz się chyba zeżygam, bo robię siadę na objętości. W tle jest muza. Taka jak słyszycie, klimat jak na Ibizie. A chwilkę mnie nie było i dzisiaj właśnie będę chciał się wam wytłumaczyć, dlaczego mnie nie było. Jeżeli nie umrę do końca treningu, także jak wrócę do domu, to ciąg dalszy. Dobra, trening zrobiony. Przeżyłem, zobaczcie, ile jest o 2 w nocy ludzi na mojej siłowni. Aż tyle. No. I ja. Idziemy na stację kupić coś do jedzenia. Tam mają takie zajebiste strogonowy gotowe do podgrzania w mikrofalówce. Drogie jak chuj, ale przepyszne. Dzwonię po taksę, idziemy do domu. Dobra. Więc jestem w chałupie. Delikatnie poirytowany, żeby nie powiedzieć wkurwiony, bo na stacji niestety nie było moich stroganowów, a takiego miałem smaka dzisiaj. No ale to będę musiał zaimprowizować z czymś innym na kolację. Więc tak, update'uję się po raz pierwszy w tym roku. Nigdy właśnie nie wiem, czy się update'uję, czy update'uję. W każdym razie nagrywam pierwszy raz w tym roku. Tak jak powiedziałem, będę co jakiś czas dawał znać, jak żyję, czy żyję i tak dalej. Bo ciągle zasypuję cię pytaniami. Jak tam zdrowie, jak tam forma, czy trenuję, jak to wygląda teraz i tak dalej. Jest pokrótce. No już jakiś tam czas trwają te dializy. Więc już można powiedzieć, że wiem, z czym to się je. Wiem, na co mogę sobie pozwolić, wiem, na co nie mogę sobie pozwolić. No, wiem na pewno, że 3 dializy w tygodniu przy moim trybie życia, jak chcę być na pełnych obrotach, nie wystarczą na pewno, bo to musiałbym mieć codziennie. Na przestrzeni paru miesięcy, jak jestem dializowany, a 2 razy miałem już takie konkretne zatrucie, no ostatnio nawet miałem takie strasznie konkretne zatrucie, polegające na tym, że po prostu 3 dializy w tygodniu to jest tylko 13,5 godziny czyszczenia krwi, gdzie zdrowe nerki mają zadanie przez cały tydzień czyścić krew. A tydzień ma nie 13,5, tylko 168 godzin. Więc po prostu 3 dializy nie wystarczają i jest tak, że z jednej strony dializy zmniejszają ilość tego mocznika i ogólnie toksyn, a z drugiej strony naparzanie na siłowni, wspomaganie legalne i nielegalne powoduje, że ten mocznik wzrasta i wzrasta po prostu najwyraźniej szybciej niż dializy nadążały go obniżać. Wyjściem byłoby pewnie dołożenie 4. lub 5. dializy, ale wątpię, żeby mi się udało, bo podjąłem temat z lekarzami, to po prostu gadka była taka, że zwolni pan tempo i tyle, nie? To nie jest tak łatwo o ten 4. dzień, chyba że faktycznie stan jest chronicznie bardzo poważny i że nie wystarczają 3 dializy, no niestety muszę zmienić rękę, bo już cierpnie. Niestety, no mentalność polskich lekarzy jest taka, że człowiek taki jak ja, który trenuje na maksa i dietę wysokobiałkową stosuje, wspomaganie, jest traktowany na równi z menelem, który daje po szyi, lub szpunem, który zapierdala kąt pod żyły. To jest ta sama półka w mentalności większości lekarzy.
No. Ale cóż. W zatrusiu no, było takie, że kosztowało mnie 12 kilo w tydzień. Także no, zero żarcia, bo się po prostu nie da. Żygi i jeszcze raz żygi. I najgorsze, gwóźdź programu, zero snu przez tydzień. Więc no, co możecie wyobrazić. A człowiek wtedy przypomina zombie. No oczywiście musiałem odstawić treningi, odstawić białko, wszystko. W ogóle jedzenie. Przez tydzień w ogóle nie było. Nie było szans cokolwiek do uzdrowić. A to jest tylko i wyłącznie moja wina, bo znowu mi pompuje się biceps. Muszę go zmienić. Bo pamiętam, że pierwszego dnia, kiedy już przyszły mi pierwsze objawy zatrucia mocznikiem, już nie umiałem jeść. Mówię, dobra, to będę teraz tylko na aminokwasach i dekstrozie. To jest tak szybko wchłanialne, że jak wypiję, to zanim zdążę wyżygać, coś tam się wchłonie. Taka strategia, trochę hardkorowa. No ale nie, nie wyszło. W każdym razie po dwóch dniach głodówki i niespania, jak prawdziwy twardziel, postanowiłem pojechać i zrobić normalnie, zgodnie z planem, siady. Co było, no myślę, że chyba największym kretynizmem, jaki popełniłem w 2019. Bo te siady na dwudniowej głodówce i bez snu mnie tak dojechały, że leżałem kurwa jak naleśnik przez 3-4 dni. Do tego stopnia bezbronny, że można było mnie w dupę zapiąć i nie byłem w stanie nic zrobić. No. No ale wnioski wyciągnięte. Prawdopodobnie to się będzie powtarzało cały czas. Co jakiś czas regularnie, bo z jednej strony będę czyszczony, z drugiej strony będę trenował, bo wiadomo, że będę trenował, więc te toksyny będą się z tygodnia na tydzień kumulować i znowu pewnie osiągną poziom krytyczny i wtedy należy przy pierwszych tego typu objawach, które już bez kłopotu rozpoznam, od razu się wycofać, bo ja, idiota, oczywiście chciałem ratować formę, bo była całkiem przyzwoita, tam prawie 150 kilo na zegarku, siły też sporo. No jeszcze nie była szczytowa na pewno, ale nie było źle. I oczywiście chciałem ratować każdy kilogram, no ale nie wyszło. Więc ta łóżka jest taka, że żeby po prostu mniej stracić, to wycofać się w odpowiednim czasie. No z ciekawych informacji, co no. Wiadomo, towar teraz nie leci żaden. Wcześniej leciały takie środki dość mało inwazyjne. Testosteron, wiadomo, podstawa. Leciało trochę masteronu, trochę oksy. Wcześniej miałem zatrucie, po raz pierwszy, trochę lżejsze niż teraz. Też podstawiałem wszystko, to już wiem, że no, ten skurwysiński telefon mi przerwał nagrywanie, bo niestety on ma taką pamięć jak stuletnia babka. Muszę go w końcu zmienić, żebyście też nie narzekali, że jakoś chujowa nagrań. W każdym razie skończyłem na tym, że odstawiłem cały towar i przekonałem się bardzo brutalnie, że no dializy bez chociażby testosteronu, bez bazy po prostu zjedzą człowieka. Po prostu waga spierdalała w takim tempie, że to było aż nie do uwierzenia. Jakieś tam, no, 12, 13,5 kilo w 3 tygodnie. Myślałem, że szybciej się nie da spadać z wagi, no ale to teraz parę miesięcy później, czyli przy ostatnim zatruciu, przekonałem się, że jednak można stracić te 12-13 kilo w tydzień, a nie w 3. Także pobiłem rekord. A taką miałem końcówkę roku. Ale nauczkę wam. Co następuje? No, w tym momencie jestem bez niczego. Żadnych androgenów. Zacząłem od dzisiaj ogólnie brać GW.
poprawa wydolności. Wiadomo, z wydolnością nie jest najlepiej u osoby, która ma anemię. No wiadomo, że na dializach trzeba trzymać hemoglobinę nisko, krwinki są nisko, hematokryt nisko, więc jest praktycznie dla sportowca stan anemii. Więc zadyszka już się pojawia po rozgrzewce. Cel zwiększenie wydolności treningowej, zwiększenie wykorzystania tłuszczu jako materiału energetycznego, oszczędza glikogen. To w zasadzie nie jest spalacz tłuszczu w pierwszej kolejności, tylko właśnie taki typowo wytrzymałościowy środek po dyscyplinie wytrzymałościowej, ale skonsultowałem się z Benem, polecał, testuję pierwszy dzień. Faktycznie jest na tym treningu jakoś inaczej. Wiadomo, że na wydolności jeszcze nie odzyskałem, bo to dopiero raptem pierwsze treningi po zatruciu, więc ja zadyszkę mam jeszcze, jak do żabki idę. A w każdym razie, a mi wkurwili w żabce ostatnio. Powiedzcie, czy też to macie takie odbiegnięcie od tematu. Co to kurwa jest z tymi starymi babami, że wiosłują gołymi łapskami w bułkach, kurwa. Każdą jedną pierdoloną bułkę musi obmacać, obwąchać, dobrze nie polizać, kurwa. Żeby sprawdzić, czy ta bułka akurat kwalifikuje się pod jej wymagania. Kurwa, jego mać. Miałem normalnie, mało brakowało, miałbym solówkę z babką w żabce. Apeluję do, jeżeli są takie panie w tym wieku, które mnie oglądają, zakładajcie te pierdolone rękawiczki. Jeżeli ja jestem w stanie ham i prostak, ordynus, za każdym razem, kiedy wybieram sobie bułki, jeżeli taki ham jak ja potrafi założyć rękawiczkę na łapę, to osoba starsza, która ma być przykładem kultury, tym bardziej powinna nie mieć z tym problemu, nie? No, tak chciałem tylko powiedzieć, bo strasznie mi to leży na sercu od zawsze. No i tak, nie zgubiłem wątek. No, treningi wprowadzające, wiadomo, na objętości, żeby odzyskać jako taką wydajność treningową, żeby neurologię odbudować, bo wiadomo, że te wzorce pouciekały. I uwierzcie, że wzorce po 2 tygodniach mucznicy takiego zatrucia, wzorce się psują bardziej, gdybyście mieli 3 miechy przerwy, będąc zdrowym, bo mucznica tak daje po układzie nerwowym, że szok. Jakie plany? Pytacie mnie, jakie plany? Wiecie co, plany są krótkoterminowe, dlatego że no, będę musiał po prostu na bieżąco obserwować, co się dzieje i improwizować, po prostu dokonując słuszniejszego wyboru na zasadzie mniejszego zła, no bo tak po prawdzie to już miałem plany gotowe na cały rok. A to zatrucie mnie zaskoczyło i teraz no, może być tak, że to się będzie powtarzać. Będę kombinował z podażą białka, z dodatkami środków, jak wrócę, żeby te zatrucia były może jak najrzadziej, a może żeby nie były wcale. Może wynegocjuję tą 4. dializę, ale ciężko jest cokolwiek planować długoterminowo. Natomiast co dalej? Jestem trenerem online, dalej prowadzę ludzi. Doszło mi paru zawodników, w tym perełka. Udało mi się wyłowić perełkę, którą pewnie już każdy z was zna z KFD, z odcinka z treningu ciągów, czyli Nelly. No to jest przykład na to, że matka natura jest strasznie niesprawiedliwa. Nierówno rozdała. No, to jest dziewczyna z talentem takim, że myślę, że pod potencjał na walkę na imprezach najwyższej rangi seniorów, nawet za parę lat. Co tam dalej? Czekajcie, muszę się zastanowić, bo już jest kurwa 3 w nocy i trochę mi już
mózgownica nie pracuje. Muszę pomyśleć, co jeszcze chciałem powiedzieć. Miałem. Właśnie przy okazji nawiążę, bo dość często też dostaję pytania na ten temat. Na czym bazować, jeżeli chodzi o spożycie makroskładników, w sensie tych energetycznych, czy na węglach, czy na tłuszczach, jakie jest moje zdanie. Moje zdanie jest takie, że jak ze wszystkim, to jest bardzo indywidualna kwestia. Przede wszystkim kwestia tego, na ile jest się otyłym, kwestia wrażliwości insulinowej. Generalnie można powiedzieć, że czym tłuściejszy człowiek, tym prawdopodobnie jego wrażliwość insulinowa będzie gorsza, więc powinien raczej bazować na tłuszczach. I tego również dotyczą moje plany żywieniowe na najbliższy czas. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Testowałem kiedyś tłuszczówkę, co się bardzo źle skończyło, bo tam były bardzo, bardzo wysokie ilości tłuszczów nasyconych przy prawie zerowych ilościach węgli. Z ciekawości testowałem i okazało się, że jak ładnie pachnie, odbiło mi się EAA zielonymi z KFD. Przepięknie mi się odbiło. W całym pomieszczeniu teraz czuć. A z mi świnia. W każdym razie testowałem tłuszczówkę na niskich węglach i mi to nie służy. Przekonałem się. Lecę już dość długo na wysokich węglach. Ale jak się pewnie domyślacie, wysokie węgle dla gościa ważącego od 140 do 150 kg to są bardzo wysokie węgle. I często tego pożywienia po prostu jest na tyle dużo, że jest to uciążliwe dla mnie. Kiedyś to jeszcze ogarniałem, nawet po 1200 węgli dziennie. No a teraz w związku z tą, z tą chorobą, na apetyt nie jest taki, jakbym sobie tego życzył. Więc po prostu ciężko jest przejeść mi nawet te 600-700 węgli w dzień treningowy. Jest to mordęga i też wkurwiam się, bo no, wszystko się po kolei tam zaczęło psuć, więc też trawienie strasznie spowolniło. Nawet jak mam te 3-4 godziny odstępy między posiłkami, to trawi się na tyle wolno, że po prostu nie jestem jeszcze gotowy na kolejny posiłek. Stąd pomysł, żeby teraz zastosować sobie wyższą podaż tłuszczu, trochę ściąć węgle, z racji tego, że po prostu objętość tego posiłku będzie mniejsza przy zachowaniu kaloryczności, więc powiedzmy dołożyć około 100 gramów tłuszczu, upierdzielić ponad 200 węgli, żeby mniej więcej wyszło na jedną, jak chodzi o kaloryczność. Wiadomo, trzeba przygotować też swoje flaki do dużej ilości tłuszczu, jelita i tak dalej. Więc na pewno będzie leciał debutyr apteczny. Na pewno będą leciały probiotyki. Teraz KFD właśnie wprowadziło probiotyk. Taki bardzo fajny. Ja teraz zawsze bazowałem na tych aptecznych, bo one jednak są trochę tańsze. Takie te zagraniczne firmy to są w ogóle jakieś popierdolone ceny z kosmosu. KFD teraz właśnie wychodzi z takim fajnym produktem, który jest dosyć niedrogi. Jest to produkt wieloszczepowy. Powinno być git. Powinno wspomóc pracę jelit. Trawienie, bo tak de facto to nie wiem, czy wiecie, wszyscy mamy problemy z jelitami. Przez to, że dzisiaj żywność jest taka, jaka jest. Że żyjemy w stresie. Ogólnie kortyzol też ma bardzo negatywny wpływ na jelita. Więc praktycznie wszyscy mamy coś nie tak z jelitami. Wiele takich wrażliwości pokarmowych, o których nawet nie wiemy, bo dużo osób chaotycznie wrzuca jedzenie, więc czasami znikąd po prostu
pojawiają się bóle brzucha, niestrawność, człowiek nie wie czemu. A po prostu posiada wrażliwości pokarmowe, o których nie wie. I to wszystko do kupy zebrane powoduje, że jelita dostają w pierdol, a jak wiecie lub nie, powinniście wiedzieć, wchłanianie pokarmu właśnie ma miejsce w jelitach. Więc dość istotne jest, żeby one funkcjonowały prawidłowo. Więc teraz taki jest zamysł, żeby troszkę wyższe tłuszcze, troszkę niższe węgle wprowadzić, żeby nie chodzić z brzuchem jak w 7 miesiącu ciąży. Trochę poprawić wrażliwość insulinową, bo wiadomo, że przy długotrwałej diecie typu high carb ta wrażliwość insulinowa będzie się psuć mimo stosowania różnych supli typu chrom, typu ALA czy berberyna, to i tak i tak. Najlepszym uwrażliwiaczem na insulinę przerwało, wypierdolę ten telefon, jak słowo daje. Wracając, najlepszym sposobem na uwrażliwienie się na insulinę jest po prostu czas spędzony bez wysokich poziomów insuliny we krwi. Czyli czas spędzony na niższych węglach. Ja też zauważyłem, że z wiekiem ta wrażliwość insulinowa dość znacznie się pogarsza, więc takie wnioski i taka taktyka obrana. Poza tym, kto nie lubi salami, kto nie lubi kabanosów, kto nie lubi borszku, czy jajecznicy na maśle, każdy lubi. Nie, przepraszam, znam jedną osobę, która nie lubi. Aha, właśnie. Prosiliście mnie też, żebym zrobił tak, kiedyś miało to miejsce ponownie na swoim kanale live'a. No, nie ukrywam, że za bardzo mi czas pozwala teraz na takie rzeczy, ale chętnie zrobię Q&A, więc możecie pod tym filmem zadawać pytania na dowolny temat. Ja nachręcę odcinek z odpowiedziami. Oczywiście bez tematów tabu. Tak, to zawsze ze mną. Oczywiście pytania skrajnie debilne będą lekceważone, ale taki mi się właśnie pomysł urodził, żeby raz na jakiś czas coś takiego działać. A jak kiedyś tam znowu czas pozwoli i okoliczności będą sprzyjać, to zrobi się live'a. Chyba tyle miałem na dzisiaj do przekazania. Zmiana ręki. Więc ja idę myśleć, co by tu opierdzielić na kolację. I idę spać. Także pozdrawiam. Zapraszam do śledzenia. Wybaczcie mi, ja już kurwa zasypiam na siedząco. Jest bardzo późno. Bardzo późno jest w ogóle. Powinienem już od dawna spać. Nie bierzcie przykładu ze mnie, bo takie nocne życie, chodzenie spać o 4-5 rano jest niezgodne z biologią. I zawsze zdrowszy będzie ten, który nie będzie miał zachwianego rytmu dobowego. Także nie bierzcie przykładu ze mnie. I co? Bez zbędnego pierdzielenia. Pozdro, trzymajcie się i do następnego.